Słyszeliście Państwo takie hasło jedność w różnorodności? To brzmi jak wyświechtany slogan, ale tak nie jest, ponieważ Unia Europejska niesłychanie poważnie traktuje wspieranie różnorodności w państwach członkowskich. W jaki sposób? Unia inwestuje w uczelnie artystyczne, współorganizuje i współfinansuje olbrzymie, spektakularne imprezy kulturalne, takie jak choćby 25-lecie Solidarności w Brukseli. Unia nawet zajmuje się wymierającymi językami, takimi jak bretoński czy prowansalski. Bez pieniędzy unijnych nie byłoby renesansu tychże języków. Nie byłoby wielu programów, które wspierają na przykład język kaszubski w Polsce. Unia również wspiera wszelkie pozarządowe organizacje, które zajmują się promocją kultury po to, aby mogły lepiej ze sobą współpracować. Dla nas jednak najważniejsze jest to, że Unia traktuje kulturę jako jedną z najważniejszych gałęzi swojej gospodarki, która jest odpowiedzialna za generowanie aż 3% PKB. Myślę, że my wszyscy w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli nie będziemy inwestować w kulturę, to bardzo trudno będzie unijnej gospodarce konkurować z całą resztą świata. Również w Polsce coraz częściej ten ekonomiczny wymiar kultury staje się przedmiotem debaty publicznej. Szczególnie cenna jest inicjatywa Obywatele Kultury. Jest to pierwszy w Europie nieformalny ruch, który skupia tak wielu twórców, stowarzyszeń oraz menadżerów kultury. Osobiście wspieram tę inicjatywę, a jako człowiek urodzony w rodzinie artystycznej bardzo dobrze rozumiem jej cele. Chcemy, aby państwo przekazywało 1% swoich wydatków na kulturę i aby zmienić sposób finansowania i zarządzania kulturą. Obywatele kultury wpisują się w coraz szerszy europejski trend traktowania kultury jako części przemysłu kreatywnego, który napędza całą gospodarkę. A my w Polsce, jak mało kto, wiemy coś na temat kreatywności.